Nagroda Świętych. Potem zobaczyłam, jak wielka liczba aniołów przyniosła z miasta dla każdego świętego wspaniałe korony z wypisanymi na nich imionami. Kiedy Jezus zażądał tych koron, podawali mu ją aniołowie i on własną ręką nakładał je swoim świętym na głowę. Podał im również przyniesione przez anioły harfy. Dowodzący aniołowie podali pierwszy ton i wszystkie głosy zabrzmiały w dźwięcznym, radosnej pieśni, a każda ręka umiejętnie poruszała struny harf, wydając wspaniałe tony cudownych melodii. Potem ujrzałam, jak Jezus sprowadził orszak zbawionych do bramy miasta i otworzywszy ją prosił, by weszły narody zachowujące prawdę. Wewnątrz miasta wszystko było rozkoszą dla oka. Wszędzie widać było bogactwo przepięknych wspaniałości. Potem spojrzał Jezus na swoich odkupionych świętych. Ich oblicza jaśniały chwałą. Skierowawszy na nich pełen miłości wzrok, powiedział melodyjnym głosem: widzę owoc pracy duszy mojej i jestem nasycony. To bogactwo chwały należy do was, ku waszej wiecznej radości. Wasze smutki skończyły się. Nie będzie już więcej śmierci, nie będzie udręki, nie będzie krzyku, ani rozpaczy, ani bólu. Widziałam, jak zastęp odkupionych kłaniał się Jezusowi, składając błyszczące korony u jego nóg. A potem, gdy podniósł ich pełną miłości rękę, ujęli swe złote harfy, napełniając niebo cudowną muzyką i śpiewem pochwalnych na cześć Baranka. Następnie widziałam, jak Jezus zaprowadził swój lud do drzewa żywota i ponownie usłyszeliśmy jego przepiękny głos, piękniejszy od wszelkiej muzyki. Liście tego drzewa służą do uzdrowiania narodów. Jedźcie wszyscy z niego. Na drzewie żywota znajdował się najpiękniejszy owoc, który święci mogli dowolnie spożywać. W mieście znajdował się przepiękny tron, z którego wypływała czysta rzeka wody żywota, jasna jak kryształ. Po obu stronach rzeki stało drzewo żywota, a na brzeżach rzeki stały inne piękne drzewa rodzące owoce dobre do spożywania. Język jest zbyt ubogi, by móc opisać niebo. Gdy te wszystkie sceny objawiały się przede mną, byłam oszołomiona z podziwu. Zauroczona niezrównaną pięknością, niebywałą wspaniałością, odkładałam pióro i wołałam: o, cóż za miłość, cóż za podziwu godna miłość. Najznioślejsza mowa nie jest w stanie opisać chwały nieba i niezrównanej głębi miłości Zbawiciela. Dziękuję.